Jednym z tematów był system informatycznego wsparcia biznesu i obsługi turystycznej, produkt, który powstał w ramach projektu Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej. W jego skład wchodzi portal turystyczny oraz aplikacja mobilna. Oba moduły pozwalają na rezerwację noclegu w wybranym obiekcie. To już dzisiaj wszyscy wiemy, nie ma promocji, nie ma nas w sieci, to mówiąc językiem młodzieżowym, nie istniejemy. A kiedy ta platforma ruszy? Kiedy możemy się spodziewać startu? Do końca roku mamy okres testowy, ćwiczebny, doświadczeń wspólnej wymiany, proszenia wykonawców programu o poprawki i uzupełnienia. Natomiast od nowego roku to powinno zacząć funkcjonować. Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie wstępnego projektu propozycji wycieczek jednodniowych w powiecie kościerskim. Produkt ten dedykowany jest głównie dla rodzin z dziećmi wypoczywających w sercu Kaszub. Istotnym elementem zebrania było również podsumowanie minionego sezonu turystycznego 2017, na którym piętno odcisnęła sierpniowa nawałnica. Oczywiście popłoch nastąpił po tej nawałnicy i ludzie jakby asekurując się, trochę czując się niepewnie, mało bezpiecznie, rezygnowali z pobytu, ale nie wszyscy, to szybko minęło, bo nasz teren, trzeba powiedzieć, że no, dzięki Bogu nie został dotknięty tak bardzo. Te wybiórcze, pojedyncze miejsca to jakby nie było kulminujące na naszym terenie, więc nie było aż tak źle. Aczkolwiek sama pogoda w bieżącym roku też nie była najlepsza i tu jest główny temat do dyskusji. Pomysłem na przyciągnięcie turystów na Kaszuby, nawet w niepogodę, jest promocja regionalnej kuchni. Kulminacyjną częścią spotkania były więc warsztaty kulinarne poprowadzone przez uznanego kucharza Andrzeja Ławniczaka ze Stowarzyszenia Kucharzy Polskich. Przewodnim hasłem warsztatów była tradycyjna kuchnia kaszubska jako element identyfikujący region Kaszub. Dlatego też szef przygotował właśnie według tradycyjnego przepisu potrawę, która świetnie identyfikuje się z naszą częścią Kaszub. Gulasz z sandacza z grzybami leśnymi, podany w zestawieniu z makaronem domowym. Gdyby spośród wszystkich uczestników tylko 5 wprowadziło tą dzisiejszą propozycję do swojej kuchni, to wystarczy. Następne 5 zrobi to trochę później, a może ktoś przy okazji zazdrości, że jednak ten region kaszubski ma sens, że ta kuchnia kaszubska, że nie wszyscy chcą jeść kotlety schabowe czy jakieś tam inne kurczaki sztuczne, tylko może tą zdrową rybę czy zdrowe grzyby, jagody, jeżyny, borówki, żurawiny, no mógłbym tu długo wymieniać, bez odrobiny chemii. Warsztaty kulinarne są kontynuacją działań podjętych przez Lot Serce Kaszub, ukierunkowanych na promocję regionalnej kuchni kaszubskiej. Latem przy współpracy z kilkunastoma restauracjami z terenu powiatu kościerskiego opracowano mini przewodnik Zasmakuj w sercu Kaszub, który zawiera propozycje potraw kuchni regionalnych dostępnych w ofertach restauracji na naszym terenie.